Szymonie, gratuluję pierwszy twój złoty medal wczoraj za Wisłę. Jakie to uczucie? Wspaniałe, bo ostatnio takie coś się zdarzyło naprawdę 10 lat temu chyba w Słowenii, kiedy miałem, a w tym momencie jeszcze jestem bardzo szczęśliwy, bo jest to mistrzostwo Polski. Moje uprawnione od kilkunastu lat, że tak powiem, myślone. Po całej tej tułaczce, po Europie i tak dalej, wróciłem do Polski i w końcu w drugim roku udało mi się zdobyć mistrzostwo. Jest niesamowite. To jest wspólny sukces, bym powiedział, całego zespołu, jak i sztabu szkoleniowego, jak i również was, wszystkich kibiców. Za to wam dziękuję. Wam również się należy. 10-0, seria imponująca w tych playoffach. Pozamiataliście jedno słowo. To pokazało dobitnie, jak wygląda i jak jedzie ten nasz walec zielonogórski. Przejaliśmy dokładnie po wszystkim, tak jak powinno to wyglądać. Cieszy nas bardzo, w sezonie zasadniczym przydarzyły nam się 4 porażki, ale to mówię, to były gdzieś tam delikatnie rozkojarzenia. Więc w tym momencie pokazaliśmy, że Stanek jest najlepszy w Polsce. Teraz pewnie wakacje, ale już krążą też pewnie myśli o przyszłości. Co dalej? Podjąłeś jakieś decyzje? Co dalej? Jutro mam wesele mojej siostry i to się liczy. A co będzie dalej, co będzie przyszłość, to zobaczymy. Nie wiem, nie planuję, nie myślę. Cieszę się, bo wyjeżdżam na wakacje, również będę miał czas dla siebie i dla rodziny teraz, więc te 10 miesięcy ciężkiej pracy jednak nie poszło na to, co jest